Cześć i czołem, witam Państwa. Dosłownie parę dni temu napisał do mnie jeden z widzów, którego serdecznie pozdrawiam, że przy okazji sprzątania rzeczy, które akurat nie należały do jego rodziny, więc dla niego osobiście jakiejś wielkiej wartości sentymentalnej nie mają, że jest bardzo ciekawy album ze zdjęciami pamiątką służby po oficerze Ludowego Wojska Polskiego. Zobaczyłem zdjęcia, była tam też wzmianka, że parę fotografii jest z mojego rodzinnego miasta, więc uznałem, a co tam, za parę dych mogę to kupić. Dogadaliśmy się na 5 dych, podjechałem i odebrałem takie wielkie bydle. To będzie taki film typu trochę, jak to anglosasi mówią, takie review, będę pokazywał, będę opowiadał, będzie to długie, może będzie to trochę nudne, ale mam nadzieję, że przynajmniej część z Państwa będzie się przy oglądaniu tego albumu bawić równie dobrze jak ja za pierwszym razem, gdy go przeglądałem, a w najbliższych dniach się zastanowię, czy jak to zdigitalizować, udostępnić, bo naprawdę jest trochę fajnych, ciekawych fotografii związanych z Ludowym Wojskiem Polskim. Nie przedłużając, zaczynamy. Najpierw dostałem tylko zdjęcia pudełka i tego, że w środku jest album. I myślałem, że ten album będzie w standardowej, typowej wielkości, jak albumy ze zdjęciami z PRL-u czy II wojny światowej. Okazało się jednak, że ten album, który miał własne pudło, jest zdecydowanie większy. Ten gigant, potwór można by rzec, ma proszę Państwa 49 na 36 cm prawie. Także jest bardzo, ale to bardzo duży. Jest obciągnięty materiałem skóropodobnym, bardzo solidnie wykonany, a na okładce ma orła, takiego jak w godle Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Rzecz jasna w wersji bez korony. No i mamy informację, dedykację co dla kogo. Pułkownikowi Aleksandrowi Wochowi w dowód głębokiego szacunku i stałej przyjaźni. Od osoby, od której odkupiłem ten album, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, dostałem informację, że człowiek ten zmarł i nie było ludzi, którzy mogliby dalej zająć się pamiątkami po nim. W wyniku tego przy okazji, jak się domyślam, jakiejś likwidacji domu czy mieszkania do sprzedaży, koniec końców trafił on do mnie. Już sam rozmiar jest imponujący, ale zajrzyjmy do środka, bo tam się wszystkie ciekawostki mieszczą. Album jest wykonany z dużych kart, z twardego, czarnego materiału technicznego, takiego papieru trochę podobnego do Bristolu. Już na pierwszej stronie, wszystkie strony są przekładane też takim materiałem trochę podobnym do kalki, typowym dla starych albumów fotograficznych, po to, żeby zdjęcia się nie przyklejały do innych materiałów i nie niszczyły. Mamy pięknie wykonaną dedykację. Na początku myślałem, że jest ona tłoczona, ale wszystko wskazuje na to, że jest to jakąś techniką, ale ręcznie napisane. Mamy więc dedykację, która jeszcze na początku niewiele nam wyjaśnia. No i potem zaczynają się, proszę Państwa, zdjęcia. Mamy tutaj napis Sekcja Wojskowa SN w Bydgoszczy. I ogółem każda następna karta to będzie podróż przez kolejne miasta wojewódzkie, inne duże ośrodki, w których było właśnie owe tajemnicze na razie SN w latach 60. Na następnych kartach jest odpowiedź na to pytanie, mianowicie chodzi o studium nauczycielskie. Czyli taka troszkę mniejsza forma niż studia pedagogiczne i ze względu na rodzaj tego przysposobienia wojskowego i służby, jaką wykonywali ci prawie że studenci, można powiedzieć, widać, że są to sami mężczyźni. Co prawda tam są ludzie, którzy uczyli w nauczaniu początkowym, są tam matematycy zapewne, fizycy, etc., ludzie uczący różnych przedmiotów, ale przede wszystkim jest to, jakby nie patrzeć, domena WF-istów. Mamy więc tutaj zdjęcia ze szkolenia, mamy kadrę, mamy żołnierzy właśnie ze studium nauczycielskiego, Bydgoszcz. Tutaj mamy Toruń. Proszę zwrócić uwagę na ręcznie wykonane pięknie rysunki i napisy. Tutaj widać, coś było z jakimś błędem, bo została zrobiona reperaturka. Zostało to wyczyszczone, zaklejone, naniesione jeszcze raz. Troszkę się odróżnia kolor farby.
To wszystko jest ręcznie napisane, idealnie równo. Dla mnie jako człowieka, któremu w trakcie pisania ręka drży, jest to nieosiągalny wręcz ideał. Mamy tutaj fascynujące zdjęcia z lat 60. Mundury jeszcze drelichowe, oliwkowe, co prawda już nie takie jak w czasach II wojny światowej, już nie są zapinane musowo pod szyję, chociaż są na 5 guzików i można je zapiąć pod szyję. Jest to trochę nowszy krój. A już niedługo potem, właśnie w latach 60. zostały one zastąpione mundurami we wzorze zwanym deszczykiem. Włocławek. Ojć, to jest właśnie problem tych kart, że one często, im większe są, tym bardziej się zaginają w narożnikach od strony grzbietu. 66 rok. Przed ćwiczeniami, po ćwiczeniach. Co jest ciekawe na tym zdjęciu? Pluton, jak patrzyłem przez lupę, jest uzbrojony w karabinki AKS, czyli frezowane, wczesne, ale ze składanymi kolbami. Ale jako broń maszynowa pododdział występują tutaj dwa RKM-y DP-28. Konstrukcja jeszcze przedwojenna, radziecka, chociaż w tamtym czasie już wprowadzano do uzbrojenia zupełnie inne, nowsze konstrukcje. Ale wiadomo, studium nauczycielskie nie było traktowane jako jednostka pierwszego rzutu elitarnego ataku na Danię i RFN, więc mogli mieć trochę starszą broń. Chociaż potem mamy zdjęcia z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku i mamy zupełnie inną sytuację na tym studium wojskowym. Mamy działko bezodrzutowe, mamy nowe mundury w deszczyku, nowsze trochę wyposażenie, całkiem niezły sprzęt jak na szkolenie wojskowe nauczycieli. Widać, że tutaj jest to zupełnie inaczej rozwiązane. No i mój ulubiony rodzaj zdjęć zabytkowych, czyli panoramy, które wymagały trochę pracy na powiększalniku, dużo wiedzy fotograficznej, doświadczenia. Mamy wymienioną kadrę studium. Bardzo ciekawa rzecz z bardzo rzadko omawianego i przedstawianego w historii polskich sił zbrojnych okresu. Dopiero właśnie z następnych stron się dowiedziałem, że pan Woch został oddelegowany do Ministerstwa Oświaty jako dyrektor całego departamentu zajmującego się przygotowaniem wojskowym w ramach systemu oświaty. Mamy tutaj dyplom za zajęcie trzeciego miejsca przez studium wojskowe w Katowicach w szkoleniu wojskowym studentów. Podziękowania, maj 66 roku, bardzo ciekawe zdjęcia, tutaj mamy grzyb atomowy, oczywiście, no i kałasznikowa w wersji GM, czyli miotacz granatów. No mamy sekcję wojskową SN w Katowicach, mamy bardzo fajnie, wiecie, dzisiaj to jest proste, bo mamy drukarki, każdy może sobie wydrukować. Wtedy, żeby zrobić zdjęcie, powiększyć i obrobić korpusówki, żeby wstawić je jako ozdobę do albumu, to wymagało dużo pracy i umiejętności. No i znowu mamy podziękowania dla pułkownika Wocha, wyrazy głębokiego szacunku, kadra oficerska. Co ciekawe, tutaj w tym albumie, przypominam, to mamy lata 60., drugą połowę lat 60., można jeszcze spotkać formę towarzyszu, od której już w latach 60. odchodzono na rzecz obywatelu pułkowniku. Widzicie, mamy, przekazujemy towarzyszowi pułkownikowi. To była forma, która po odwilży z lat 50. zaczęła odchodzić do lamusa. Raczej mówiono potem już obywatelowi pułkownikowi. Mundury starszego typu z tego, co widzę, jeszcze nie. Deszczyki, koszalin, paka Lublina 51, łamane na gaz 51. Bardzo ładnie widać właśnie umundurowanie typu z lat 50. i pierwszej połowy 60., zanim wprowadzono deszczyki. Drogiemu przełożonemu, kadra z studium wojskowego. Pan major Bolejko. Jak będziecie w trakcie tego filmu widzieć albo słyszeć nazwisko kogoś, kogo znacie albo kojarzycie ze zdjęć, bardzo proszę dajcie znać w komentarzu, będzie to bardzo ciekawe doświadczenie po tylu latach kogoś odnaleźć i rozpoznać. Następna sekcja, Kraków. I też bardzo ciekawe zdjęcia, też mamy miszmasz. Można zobaczyć jeszcze starego typu bluzy mundurowe, znaczy starego, właściwie można powiedzieć środkowego, bo już nie zapinane pod szyję jak bluzy drugowojenne, tylko wykładane, ale jeszcze z metalowymi guzikami. Starego typu trzewiki z brezentowymi opinaczami na metalowe, takie małe, okrągłe, bieliźniane guziki. Poza tutaj podziękowaniami jeszcze jedna taka ciekawostka mundurowa z PRL-u.
Ten pan ma nie tylko korpusówki na kołnierzu swojej bluzy mundurowej, ale pod spodem są też pięciokątne patki, bardzo podobne do patek używanych na przykład na mundurach brytyjskich z epoki. Był taki w latach przełom 50. 60. eksperyment w Ludowym Wojsku Polskim. Próbowano podobny system oznak na kołnierzu wprowadzić, ale potem od tych patek kolorowych prezentujących kolor broni zrezygnowano, odeszli od tego. Tutaj też kolejna piękna grafika. Widać jeszcze jakąś żółtą kredką, ołówkiem robione linie, żeby idealnie sobie wyznaczyć sektory, jak to wszystko rozmieścić, żeby było idealnie równo. Piękny herb, sekcja wojskowa Lublin. No i znowu zdjęcia ze szkolenia, jest składanie meldunku. No i tutaj mamy żołnierzy strzelających z karabinu maszynowego RPD wzór 44. Bardzo ciekawa broń, bardzo popularna w Wietnamie, w Afryce Południowej, w paru innych miejscach na świecie. W naszym wojsku dość szybko wycofana z użycia. Kolejne zdjęcie typu panorama, które bardzo lubię. Mamy, proszę Państwa, sekcję wojskową Studium Nauczycielskiego w Zamościu. Kolejną panoramę pokazującą strzelanie na strzelnicy. Część żołnierzy czeka na swoją kolej, reszta strzela. Oficer prowadzący strzelanie obserwuje. Z okazji odejścia, i to co mówiłem, nie towarzysza, tylko obywatela pułkownika ze służby czynnej, składamy serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności w życiu osobistym. Czytając te wszystkie strony i szukając trochę informacji na temat pułkownika Wocha, najprawdopodobniej wcześniej miał już swoją historię i walczył w II wojnie światowej, a potem po prostu ostatnie lata przed emeryturą pracował właśnie w Ministerstwie Oświaty w studium nauczycielskim. Tutaj mamy akurat w tym albumie rzadką i przez to trudną dla mnie do zaprezentowania sytuację. Jak to zrobić, żeby kamerę nie potrącić? Lewa strona też została, o, zagospodarowana. Czy to nie jest ratusz w Zamościu? Tak mi się wydaje. Dodatkowe zdjęcia ze szkolenia. I wracamy na tę stronę. I co tu widzę, proszę Państwa? Łódkę. Łódź. Kolejne piękne rysunki. Bardzo ciekawy tutaj element przedstawienia hełmu z emblematem Ludowego Wojska Polskiego. Właściwie Wojska Polskiego. To przedrostek ludowy, tylko w propagandzie występował. Mamy coś, co chyba miało przypominać pepesze. No i tutaj mamy na zdjęciach broń wydaną mojego ulubieńca, czyli polską modyfikację PPS-a, gdzie do PPS-a 43, jak dobrze pamiętam, miało znaczenie 43/52, dodano drewnianą kolbę, podobną do kolby takiej jak w pepeszy. Mimo tego, że są starego typu mundury, to widać już nowe brązowe opinacze. Dyrektorowi Biura Wojskowego Ministerstwa Oświaty, stąd właśnie wiemy, jaka była jego funkcja. Idziemy do następnego miasta, Łowicz. Kolejny pięknie wykonany napis. Szkolenie ogniowe pod oficera albo oficera, który ma karabinek AKS na stojaku do przestrzeliwania broni. Sala do zajęć teoretycznych, dyrekcja, kadra i przodujący studenci. A tutaj moje rodzinne miasteczko. Sekcja wojskowa, studium w Piotrkowie Trybunalskim. Tutaj tak zwany dom nauczyciela, który stoi przy ulicy Sienkiewicza. Zrobiony w tym zdjęciu kolaż mniejszych zdjęć pokazujących szkolenie. Widać tutaj żołnierza uzbrojonego też w AKS-a, a ten obok ma granatnik RPG-2. Tutaj mamy fragment murów miejskich i klasztor u panien dominikanek. Panów z kadry, podpisanych, maj 66 roku. Często ta data występuje, więc wtedy najprawdopodobniej pułkownik Woch odszedł na emeryturę. Bardzo fajne zdjęcie, tam jest z tyłu, o ile się nie mylę, ZIŁ. Mamy też zdjęcia sali, w której były prowadzone zajęcia teoretyczne i fajna rzecz, najprawdopodobniej Izba Pamięci. Po pierwsze Kościuszki, bardzo popularny bohater w okresie PRL-u, jako taki bohater ludowy. No i ciekawostka, coś co wygląda jak model niemieckiego czołgu Panzerkampfwagen Panther, czyli panterki. Bardzo pięknie odtworzony, narysowany wężyk generalski. Opole, sierpień 64. Podziękowania. No też widzę zdjęcie z przysięgi wojskowej. Jeszcze są na głowie stare hełmy wzór 50. Dość logiczne, wtedy jeszcze 6 siódemek nie było. Jeszcze nie powstały.
No i mamy Racibórz. Racibórz też jest bardzo ciekawy, daje nam mega interesujące zdjęcie, ponieważ tutaj mamy dla odmiany studentów, którzy są uzbrojeni w karabiny Mosina wzór 44. Ten pan ma łopatkę piechoty na pojedynczej szlufce, czyli wygląda, kojarzy mi się z łopatką przedwojennego Wojska Polskiego. Po wojnie raczej stosowano pokrowce podobne do radzieckich i niemieckich, czyli na dwie szlufki, a nie na jedną. No i dla mnie wielka rzadkość, panowie mają wszyscy na pasie wydane skórzane dwukomorowe ładownice do karabinu Mosina produkcji polskiej. Ładownice, które masowo były w latach 90. i wczesnych 2000. wykorzystywane w polskim świadku Reko. Kupowało się trzy, jedną się cięło po środku, zszywało się do boków pozostałych dwóch, żeby osiągnąć ładownice trzykomorowe, które miały udawać polskie wrześniowe ładownice do Mausera. Wyglądało to tragicznie, podobne do mauserowskich było tylko z daleka i po ciemku, ale nic innego wtedy nie było. Następne fajne zdjęcie to też, proszę Państwa, jest jako jedno zdjęcie, jest to kolaż. Bardzo fajnie przedstawione sylwetki oficerów, szczególnie ten jest ciekawy, bo ma wszystkie medale, w tym medal radziecki za udział w II wojnie światowej. Tutaj mamy strzelania z RPD. Bardzo lubię ten karabinek. Sala wykładowa, podziękowania, Poznań. Bardzo fajnie też podpisy. Tu niestety troszkę zdjęcie się odkleja, ale tym się zajmę później. Bardzo fajne kolejne zdjęcie, na którym widać RPD, a obok jest żołnierz, który ma tornister piechoty. Co prawda produkcji powojennej, ale była to kontynuacja produkcji wzoru przedwojennego. Protoplasta późniejszych, legendarnych, szczególnie wśród kucy i metali wszelkiej maści kostek. Tamten miał drewniane deseczki po bokach i od dołu, więc był bardzo sztywny. No i tutaj mamy znowu kolejne miasto Rzeszów. To nawet bez czytania od razu poznaję. Też ciekawe zdjęcia żołnierzy. Ale tutaj idziemy dalej. Tutaj jeszcze nie jest aż tak bogato. Będą bardzo ciekawe. O, choćby tutaj, proszę Państwa. Bardzo fajnie wszystko też narysowane i zrobione. Panowie są uzbrojeni w PPS-y wzór 43 ze składanymi kolbami. Stąd też moje przypuszczenie, że zależnie od tego, które studium nauczycielskie, jakie miało przygotowanie wojskowe w Polsce, to bardzo różnią się jakością umundurowania i uzbrojenia, mimo tego, że te wszystkie zdjęcia są gdzieś z okolic 62-66. Tutaj mamy dla odmiany, chyba pierwszy raz w tym albumie widzę, są po prostu karabinki AK, wczesne frezowane. Mamy ciekawe zdjęcie ciężarówek, bo mamy Lublina bądź Gaza 51 i mamy, tu ciągle mi się myli, Robur był mniejszy, IFA była większa, a może na odwrót. Robur albo IFA, bardzo Państwa przepraszam, ale ciągle mi się myli, na tle kiosku stoi. W każdym razie ciężaróweczka z NRD, używana jak widać na zdjęciu w Szczecinie, w Ludowym Wojsku Polskim. Widocznie bliskość NRD miała jakiś wpływ na to, że te pojazdy się znalazły tam w jednostce wojskowej. No i znowu obywatelowi, to co mówię, już nie towarzyszowi, tylko obywatelowi, dyrektorowi Biura Wojskowego Ministerstwa Oświaty. A stolica. Warszawa. Może ktoś poznaje budynki w tle. Służba ojczyźnie, wdzięczność i pamięć istnieją wiecznie. Oficerowie i studenci sekcji wojskowej. Warszawa, 66 rok. Mamy zdjęcie kadry. Mamy zdjęcie z apelu uroczystego, może pożegnanie pana pułkownika. Widać też, że było czytane, używane, bo są różne takie małe, drobne uszkodzenia na tych stronach. Szkoli i uczy zaangażowania społecznego, czyli legendarne kopanie rowów. Też pięknie napisy z podziękowaniami. Zauważcie, że tutaj nie ma za dużo jakichś takich skrajnie z jakichś socjalistycznych bardzo mocno rzeczy. Raczej w tych wpisach są przedstawiane wartości bardzo uniwersalne i ponadczasowe. Bardzo fajne zdjęcia, mamy zdjęcia ze strzelnicy, mamy zdjęcia sprzed budynku i mamy tutaj bardzo fajne zdjęcia ze szkolenia, ze strzelania w maskach przeciwgazowych. Mamy napis drugiemu przełożonemu, podziękowania. Sekcja wojskowa, Wrocław 56-66. Tu akurat dużo napisów, mało zdjęć, ale ciekawe jest tutaj o dziesięcioletniej działalności. W ciągu dziesięcioletniej działalności wyszkoliła 748 studentów, wychowując ich na dobrych żołnierzy i gorących patriotów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wychowankowie nasi, spełniający zaszczytny i wysoce odpowiedzialny zawód nauczycielski, krzewią w szerokich kręgach naszego społeczeństwa ideę obronności i socjalistycznej świadomości obywatelskiej. Są piękne podziękowania.
Ełk. Kolejne ciekawe zdjęcia. Bluzy typu z lat 50. Frezowany AKS. Hełmy wzór 50. A nie, poczekaj. Czy to... Ale nie jestem pewien. Wiecie, nie. Chyba to jest jakaś wczesna 6-7, bo Salamandra nie miała tak wywiniętego rantu. Ale pierwsze moje skojarzenie było, bo jest to możliwe. No i znowu RPD. Fajnie też widać rogatywki. Była wtedy taka głupia moda, żeby je spierać. Zresztą one same przy praniu się kurczyły. Żeby one były trochę mniejsze, żeby nie wchodziły na obwód głowy, tylko na czubek głowy. No, wojsko, mężczyźni podobnie jak kobiety też mają swoją modę. Tutaj jest też ciekawe zdjęcie z Legnicy, które bardzo mi się podoba, bo panowie mają wydane już mundury w deszczyku, brązowe opinacze, ale mają płaszcze starego typu. Jak dobrze pamiętam, wzór 36 łamane na 48, czyli płaszcze bardzo podobne, niemalże identyczne z płaszczami przedwojennymi. Patrząc na kolby tutaj widać też i na te zdjęcia, że część ma wydane PPS z lat 50. z drewnianą kolbą, reszta ma wydane automaty kałasznikowa. Mamy oporządzenie już typowo LW-polskie z łopatką piechoty w pokrowcu na dwie szlówki. Także jest to bardzo fajny, dla mnie interesujący miks umundurowania i wyposażenia. Ha, Zielona Góra. Tu jest dla odmiany najbardziej dla mnie memiczny podpis pod zdjęciem. To nie takie proste. Osaczenie dywersantów to jeden z elementów programu szkolenia. Biorąc pod uwagę, że raptem półtorej dekady wcześniej Ludowe Wojsko Polskie i milicja toczyło walki z żołnierzami, partyzantami polskiego podziemia antykomunistycznego, to patrząc na to zdjęcie, gdzie trzech ludzi celuje do jednego nieuzbrojonego pośrodku gdzieś na polu, choć wiem, że jest to pozowane, wywołuje we mnie dość ambiwalentne uczucia. No, pożegnania dla obywatela pułkownika. Podpisują się panowie inni, pułkownik, major i kapitan, którzy go żegnają. To w ogóle musiało być fajne miejsce na doczekanie ostatnich lat do emerytury, takie studium nauczycielskie. Kolejnie pięknie wykonane napisy przełożonemu i wychowawcy. Dużo szczęścia, długich lat życia. Widzicie, tutaj nie ma żadnego dla odmiany Gorzów Wielkopolski, żadne obywatelu ani towarzyszu. Piękne zdjęcie miasta, piękne też zdjęcie widać defilady. I na tym, proszę Państwa, się ten album kończy. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. Zanim zaczniecie buldupić w komentarzach, przypominam, bo kiedyś nagrywałem o tym film, ten jad, czyli tak zwany żydowski palec, to podróbka. Nie jest to oryginał. Zostało to wyprodukowane jako pułapka na turystów w Łodzi, gdzieś tam powiedzmy 40 lat temu. Nie trzeba tego oddawać najbliższej synagogi, nie piszcie takich rzeczy, bo staracie się być bardziej święci od rabina. To jest podróbka, zresztą rabin mi pobłogosławił, mogę tego używać, niczemu to nie godzi ani nie grozi, a bardzo go lubię, bo jest to bardzo fajny klimatyczny wskaźnik. Dziękuję za uwagę i jednocześnie informuję, że jeśli mielibyście różne tego typu i nie tylko rzeczy, fanty historyczne, a wbrew pozorom całkiem sporo tego od Państwa dostaję. Przysyłacie mi mundury, odznaczenia, zdjęcia, dokumenty. Tak naprawdę to już jest kolejka rzeczy do nagrania tego typu. Jeśli macie takie przedmioty, nie jesteście z nimi jakoś związani emocjonalnie, że są one po Waszym dziadku, bo takich nawet wolałbym nie przyjmować, bo wiecie, pamiętajcie, pamięć chłopska, nie lubimy jej. Trzymajcie to dla swoich dzieci i wnuków. Ale jeśli macie przedmioty, które dla Was nie mają kontekstu, nie mają wartości, jest ryzyko, że skończą na śmietniku, ktoś je może gdzieś tam indziej sprzeda, rozczłonkuje jakiś zestaw, wyrzuci to, spali cokolwiek, to piszcie na maila. Maila zostawiam w opisie. Na razie jeszcze jesteśmy w trakcie przygotowań, ale już dawno temu żeśmy ustalili, że w ramach fundacji poprosiłem kolegę, żeby dołączył i zajął się takim właśnie tematem, żeby opracowywać te zbiory i zabezpieczać przed tym, żeby takie fajne rzeczy jak ten album nie skończyły na śmietniku historii, tylko żeby jeszcze jakąś wartość z tego wynieść, jakąś naukę. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego i dobrej nocy. Cześć.